Skarbnica zabawy i wiedzy na kółkach. Bajkowozy, czyli mobilne szpitalne biblioteki, zajechały do Włocławka i do Ciechocinka. Małgorzata Rogaty, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Każdy bajkowóz jest wyposażony w szuflady z magicznymi gadżetami, które jakby mają przyciągnąć tych młodych czytelników, pacjentów najpierw do samego bajkowozu, potem jakby przekierować tą uwagę na książki. Jeśli są jakieś lektury, to ja chętnie. Jest to dla nas taki prezent, który pozwoli dzieciom na podarować kolejny uśmiech, kolejną radość. Ten temat nieco później, a od czego zaczynamy nasze informacje? O szkodach po nawałnicy dyskutowano na sesji sejmiku. To jest ogrom i bezmiar strat. Radnych podzieliło stanowisko dotyczące apelu do rządu. Mamy jeden akapit chwalący zarząd województwa i potem są dwa akapity, które krytykują działanie rządu. Ja tam nie dostrzegam absolutnie jątrzących niepotrzebnie elementów. Szkolne autobusy pod kontrolą. Autobus jest sprawny, możemy bezpiecznie wozić dzieciaki do szkoły. Inspektorzy sprawdzają stan techniczny pojazdów. Tych pojazdów z usterkami jest znacznie mniej. Krew na wagę życia. Jeżeli można pomóc komuś, mnie to nic nie kosztuje. Strażnicy miejscy zachęcali do oddawania cennego płynu. Przeszło 10 litrów jest takiej akcji jednorazowej. 7 tysięcy uszkodzonych budynków, w tym 3 tysiące domów. Część z nich wyłączona z użytkowania. Sytuacja po nawałnicy zdominowała pierwszą powakacyjną sesję sejmiku województwa. Radni wysłuchali raportów m.in. wojewody i starostów terenów dotkniętych przez żywioł. Podzieliło ich jednak przygotowane w tej sprawie stanowisko. 7 poszkodowanych powiatów, w tym Tucholski, Bydgoski, Sępoleński, Nakielski, Żniński, są tymi najbardziej dotkniętymi przez nawałnicę, która przeszła przez Polskę z 11 na 12 sierpnia. Tylko w powiecie tucholskim uszkodzonych zostało 771 budynków mieszkalnych, a 800 gospodarczych. Pierwsze finansowe wsparcie na najpilniejsze potrzeby rodziny już otrzymały. Teraz mieszkańcy czekają na pieniądze na remont i odbudowę. Prace komisji szacujących straty dobiegają końca. W jednej z gmin powiatu tucholskiego praca tych komisji już została zakończona i tam mieszkańcy w tej chwili oczekują, więc dzisiaj, może jutro będą mieli. W teren ruszyli także inspektorzy sanitarni. Sprawdzali między innymi zakłady produkujące żywność czy szpitale na terenach, gdzie po nawałnicy czasowo nie było prądu. Nie odnotowaliśmy żadnego ogniska, żadnego zatrucia, zakażenia pokarmowego i myślę, że to jest też pewien sukces. Województwo kujawsko-pomorskie zdało egzamin, mówił wojewoda podczas pierwszej powakacyjnej sesji sejmiku. Sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim jest wyjątkowa i myślę, że powinniście Państwo sobie w pełni zdawać z tego sprawę. Ten temat zdominował sesję. Radni wysłuchali wojewody, starostów poszkodowanych przez żywioł terenów, komendanta wojewódzkiego PSP i OSP. Wszystko po to, by samorząd mógł skutecznie pomagać. Przeznaczyliśmy 1 000 000 zł, ale wiemy, że to będzie za mało, żeby przynajmniej to, co uznajemy jako rolę samorządu do odegrania, to jest za mało. No i też kwestujemy, piękna jest w sumie w tym wszystkim może i najpiękniejsza solidarność mieszkańców naszego regionu. Do tej pory wolontariusze na zakończonym już festiwalu Bella Skyway w Toruniu zebrali blisko 20 tysięcy złotych. Samorząd w porozumieniu z wójtami i parafiami przygotował dla mieszkańców paczki. Zakupiono także plandeki. Zorganizowano wyjazd wolontariuszy do gminy Sośno. W planach jest również renegocjacja regionalnego programu operacyjnego tak, by część unijnych pieniędzy przeznaczyć na odbudowę struktury gospodarczej zniszczonych terenów. Podziękowania dla służb i wszystkich zaangażowanych w pomoc osób skierowali radni w specjalnym stanowisku, którego treść wywołała jednak burzliwą dyskusję. Ze sterenu przed chwilą dojechał.
jest projektem bardzo politycznym. Jeden akapit chwalący zarząd województwa, w sensie marszałka i zarząd województwa, i potem następne dwa akapity, które krytykują działanie rządu. W stanowisku czytamy między innymi, że radni województwa kujawsko-pomorskiego z niepokojem obserwują też próby dezawuowania samorządów przez niektórych przedstawicieli obozu rządowego poprzez przerzucanie na samorządy odpowiedzialności za zaniechania lub zbyt późne działania administracji rządowej. Te informacje mamy od samorządów, od samorządowców, jak również są od osób, które rzeczywiście kataklizm dotknął. Udała się tutaj ta akcja ratunkowa, pierwsza, a potem teraz akcja kontynuowana jest akcja odbudowy, tylko dlatego, że właśnie była bardzo dobra współpraca między samorządami gminnymi, powiatowymi, urzędem wojewódzkim oraz służbami. Stanowisko podzieliło radnych. Całą energię, panie, panowie radni, skupmy na tym, jak pomóc, a nie jak się pokłócić o tę pomoc. Według klubu to stanowisko jest dobre, tak? Ja tam nie dostrzegam absolutnie jątrzących niepotrzebnie elementów i wydaje mi się, że jest takie, jakie byłoby najlepsze do przyjęcia. Ostatecznie stanowisko zostało przyjęte bez uwzględnienia poprawek zgłoszonych przez radnych klubu PiS. Toruń, Aleksandra Ciekot. Roszady we Włocławskiej Radzie Miasta. Ze stanowiska przewodniczącego Rady odwołano Krzysztofa Kukuckiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wnioskowali o to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nowy przewodniczący ma zostać wybrany na kolejnej sesji. 13 do 11. Takim stosunkiem głosów odwołano Krzysztofa Kukuckiego ze stanowiska przewodniczącego Rady Miasta Włocławka. Polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej pełnił funkcję przewodniczącego od stycznia tego roku. Dalej pracuję dla mieszkańców Włocławka, tak jak pracowałem nie będąc przewodniczącym, tak jak pracowałem będąc przewodniczącym i teraz dalej będę pracował dla mieszkańców Włocławka. Funkcja to jest tylko dodatek. Do odwołania doszło, choć koalicja radnych SLD i Platformy Obywatelskiej stanowi większość we Włocławskiej Radzie Miasta. To pokazało rozłam, jednak nie wiadomo w której z tych frakcji, bo głosowanie było tajne. Będziemy oczywiście próbowali współpracować z nową większością, bo pewnie taka nowa większość za chwilę powstanie. Tak myślę, że powstanie za chwilę jakiś nowy klub radnych. Wniosek o odwołanie Krzysztofa Kukuckiego złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem były już przewodniczący nie wpływał na działania prezydenta, a tego oczekiwali radni PiS. Widać, że są radni, którzy nie patrzą na legitymację partyjną, tylko podchodzą merytorycznie do kwestii sprawowania swojego mandatu. Nowego przewodniczącego Rady Miasta Włocławka nie wybrano. Ma to się stać podczas najbliższej sesji. Dziś radni uchylili uchwałę z 2005 roku, w myśl której jednej z ulic Włocławka nadano nazwę 20 stycznia, czyli datę wkroczenia Armii Czerwonej do miasta. Zmiana została podyktowana zapisami tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wypełniliśmy wszystkie zapisy ustawy. Tak naprawdę mamy 3 miesiące na to, aby nadać imię nowe tej ulicy. Radni zapoznali się także z raportem włocławskiej policji dotyczącym porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta za 2016 rok. Mundurowi podkreślili, że przede wszystkim chcą poprawić sytuację na drogach, gdyż wzrosła liczba wypadków i osób w nich poszkodowanych. Radni natomiast domagają się większej aktywności w kontaktach z mieszkańcami, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzielnicowych. Żebyśmy mogli z osobą z policji bezpośrednio się skontaktować, żebyśmy znali numer telefonu. Nieraz może byłoby dobrze, gdyby to był nawet numer nie w biurze, a numer komórkowy takiego policjanta. Informacje o stanie bezpieczeństwa przekazali także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Włocławek, Daniel Jagielski. Nowy rok szkolny tuż, tuż. Zanim jednak uczniowie usłyszą pierwszy dzwonek, Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza stan szkolnych autobusów. ITD wspólnie z burmistrzami i wójtami zachęca przewoźników do zgłaszania się do okręgowych stacji kontroli pojazdów. Inspektorzy, organizując działania prewencyjne, liczą na to, że we wrześniu nie będzie problemu z niesprawnymi autokarami. Dobra, wciśnie pan teraz hamulec. Od podwozia po dach, kompleksowe badanie hamulców, test sprawności układu zawieszenia, stanu gumienia, oświetlenia. Na koniec sprawdzenie dokumentacji pojazdu, a nawet trzeźwości kierującego. Po kontroli bez obaw można ruszać w trasę. Autobus jest sprawny, możemy bezpiecznie wozić dzieciaki do szkoły.
Jak mówią kierowcy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wcześniejsze odwiedzenie mechanika czy stacji diagnostycznej daje czas na usunięcie awarii i przygotowanie pojazdu na wrzesień. Dokładna kontrola, wszystko jest sprawdzone. Najpierw jest na stację diagnostyczną weryfikacja, co trzeba naprawić i ogólna ocena, nie? I w ten czas majstry naprawiają dane poszczególne rzeczy, które są niezbędne do naprawy. Duże zainteresowanie sprawia, że w ciągu dnia Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza po kilkanaście autobusów. Z tego, co widzimy, ci przewoźnicy, którzy wcześniej wypadali gorzej, w tym roku rzeczywiście wypadają o wiele lepiej. Tak, tych pojazdów z usterkami jest znacznie mniej. Gminy zachęcają firmy, które wygrały przetargi na przewóz uczniów do szkół, by skorzystały z działań prewencyjnych Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy liczą, że we wrześniu na drogach regionu nie pojawi się żaden niesprawny autobus. Jesteśmy w kontakcie z gminami poszczególnymi. W tym roku zaprosiliśmy póki co ponad 75 gmin naszego województwa do tego, aby przewoźnicy jeszcze przed wrześniowym dzwonkiem podstawili, zobligowali swoich przewoźników do tego, aby auta były postawione w wyznaczone miejsca. W zeszłym roku Inspekcja Transportu Drogowego w ramach akcji Gimbus przed rokiem szkolnym skontrolowała ponad 300 pojazdów. Inowrocław, Katarzyna Orbanowska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Będzie więcej pieniędzy na zajęcia dodatkowe dla uczniów bydgoskich szkół. Złota sztafeta i złota Iga Baumgart w Tajpej. 1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale też czas na rozwijanie swoich pasji. W Bydgoszczy na zajęcia dodatkowe w szkołach będzie więcej pieniędzy. Także Bydgoski Pałac Młodzieży przygotował wiele propozycji zajęć pozalekcyjnych. Nabór już ruszył, ale kolejek nie ma, bo z ofertą można zapoznać się na stronie internetowej placówki. To był czas odpoczynku, dobrej zabawy i przygody, ale letnie wakacje dobiegają końca i trzeba pomyśleć o powrocie do szkoły. Wielu uczniów nie ogranicza się jedynie do obowiązkowych lekcji w szkole i chętnie korzysta z zajęć dodatkowych, które pozwalają rozwijać zdolności i pasje. Na przykład się uczymy tańczyć, śpiewać, różnych języków. Tu wszystkiego można się nauczyć. Zajęcia edukacyjne czy sportowe, a może jednak artystyczne. Wybór nie jest łatwy, szczególnie gdy wszystkie aktywności są bezpłatne. Około 4,5 tysiąca młodych bydgoszczan w tym roku szkolnym będzie mogło skorzystać z propozycji Pałacu Młodzieży. Dla wielu uczniów będzie to kolejny rok w pałacu. Przyprowadziłam dzisiaj córkę, aby zapisać ją na zajęcia w Pałacu Młodzieży. Jest to kontynuacja. Także nie jestem nowicjuszką, że tak powiem. Ona drugi rok będzie w chórze kameratka. No i mam nadzieję, że w końcu zaczniemy edukację jakiegoś języka. Przyjdź, zobacz i zostań. To hasło Bydgoskiego Pałacu Młodzieży. Zajęcia podzielono na dział sztuki, artystyczny, edukacyjny i sportowy. Internetowa rekrutacja na zajęcia już ruszyła, a od przyszłego poniedziałku będzie można tu przyjść i spotkać się z instruktorami. W godzinach od 9 do 18 będą czekali na dzieci, na rodziców, nauczyciele, trenerzy, którzy pomogą, doradzą. Także serdecznie zapraszamy dla każdego. Coś miłego. W nowym roku szkolnym Bydgoski Urząd Miasta dzięki dofinansowaniu w ramach funduszy europejskich będzie mógł wprowadzić nowe projekty do szkół. Programem Po co, dlaczego, jak objętych zostanie blisko 3200 uczniów. Na jego realizację przeznaczono ponad 5 milionów złotych. W 20 szkołach podstawowych będą odbywały się dodatkowe zajęcia dla uczniów zarówno z matematyki, z przyrody, z kodowania i programowania, a także będą dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Blisko 12,5 miliona złotych na projekty edukacyjne trafi także do techników szkół zawodowych i przedszkoli. Bydgoszcz, Iwona Komisarek. Poprawia sprawność fizyczną, wychowuje i daje możliwość przygotowania się do służby wojskowej czy do pracy w policji. Związek Strzelecki Strzelec imienia Józefa Piłsudskiego utworzył już 50 oddziałów w całej Polsce. Dziś w Toruniu do wstąpienia do organizacji namawiał inspektor związku Marek Matuła.
Ciekawy sposób spędzania czasu w patriotycznym duchu. Związek Strzelców imienia Józefa Piłsudskiego to stowarzyszenie, które ma kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce. Od niedawna także w Toruniu. I właśnie tutaj władze związku zachęcały młodzież do wstępowania w jego szeregi. Promujemy postawy takie, jak wspominali tutaj moi przedmówcy, więc umiłowanie dla swojej ojczyzny, tej dużej, tej małej, rozumienie znaczenia patriotyzmu w życiu i tożsamości chrześcijańskiej. Zdobyte wartości mają pomóc w bieżącej działalności Związku Strzelców, ale i w przyszłej karierze. Chcemy współpracować zarówno z wojskiem, ze społeczeństwem, przy takich sprawach jak chociażby usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z tych zasobów, ze związków strzeleckich będzie wspaniały, taki ukształtowany już patriotycznie narybek jako przyszli żołnierze zawodowi. Obecnie w toruńskim oddziale jest około 20 strzelców. Więcej o związku można się dowiedzieć w Ochotniczym Kufcu Pracy. Toruń, Wiktor Sumliński. Niedzielna poranna burza spowodowała uszkodzenie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej po wschodniej stronie trasy uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Awaria okazała się na tyle poważna, że drogowcy zamknęli południowy pas ruchu na wysokości stacji benzynowej w kierunku Fordonu oraz ograniczyli do 2,5 tony masę pojazdów, które w tym kierunku mogą się poruszać. Mieliśmy do czynienia ze zdwojoną, że tak powiem, siłą. Z jednej strony to był nadmiar wody, kanalizacja nie zdążyła odbierać tej ilości wody, która spadła, a jednocześnie woda się przelała ulicą Chopina w kierunku ulicy Jagiellońskiej. Także i górą woda zeszła i wybiła woda też kanalizą. Na skutek tych wszystkich zdarzeń doszło do podmycia fragmentu jezdni. Intensywny deszcz wypłukał część podbudowy jezdni. Uszkodzony fragment nawierzchni został rozebrany, a kanalizację deszczową oczyszczono z piasku. Po ułożeniu nowych warstw asfaltu ulica Jagiellońska zostanie przywrócona do normalnego użytkowania. Drogowcy zapewniają, że ruch całą szerokością ulicy zostanie przywrócony we wtorek rano. Do tego czasu ciężarówki i autobusy kierowane są objazdem ulicą Marii Kiwi-Skłodowskiej. W zbliżeniach teraz o utrudnieniach w ruchu, które bardziej zaciekawiły i rozbawiły kierowców niż zdenerwowały. O rogatych użytkownikach dróg w Bydgoszczy. Teraz Jarosław Dąbrowski, który redaguje naszą stronę internetową. Dzień dobry, Jarosław. Dzień dobry Państwu. Okazuje się, że nie trzeba jechać do Myślęcinka, żeby zobaczyć na przykład stado kóz. Stado kóz, które zwykle pasie się koło Komendy Ruchu Drogowego na nadbrzeżu Brdy. Dzisiaj kamery Zarządu Dróg zarejestrowały to stado, które wyszło sobie na wycieczkę, być może na drugą stronę mostu Kazimierza Wielkiego w okolicy Wyższej Szkoły Bankowej, żeby trochę poskubać trawy. No i cóż, wróciły. Jak Państwo widzą, jeden z kierowców musiał się zatrzymać, żeby ustąpić drogi tym zwierzakom. One w tym momencie wracają na tą swoją łączkę nad Brdą, gdzie zwykle przesiadują i skubią trawkę. Myślę, że właściciel chyba zapomniał je przypilnować, że nie powinny znaleźć się na jezdni. Ale kozy urocze, tak trzeba przyznać. Wszystko szczęśliwie się zakończyło. Te i inne informacje oczywiście na naszej stronie internetowej na bieżąco www.bydgoszcz.tvp.pl. Jest najcenniejszym lekarstwem. Każda kropla jest ważna, bo daje szansę na uratowanie życia. Krew jest szczególnie potrzebna w okresie letnim, gdy dawców jest mniej, a potrzeb w szpitalach nie ubywa. Na apel banków krwi odpowiedzieli bydgoscy strażnicy miejscy i pracownicy straży, którzy w swojej siedzibie wraz z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa zorganizowali zbiórkę krwi. Chętnych, by podzielić się tym darem, było sporo. Zebrano ponad 13 litrów krwi. Oddaję cyklicznie już od kilkunastu lat. Jeśli mogę, to zawsze tutaj, bo jest przyjemnie, miło i tak dalej. Cóż, jeżeli można pomóc komuś, mnie to nic nie kosztuje, nie boli. Najgorszy jest pierwszy raz przyjść, zobaczyć jak to wygląda, to cała procedura. Praktycznie w godzinę czasu można to załatwić. Od 4 lat jestem prezesem klubu i organizujemy wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa cykliczne akcje. Tak przeciętnie 4 razy w roku organizuję te akcje, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, bo to jest najważniejsze. Jeżeli można pomóc, to trzeba pomóc właśnie.
i dlatego pomagamy tutaj, nie? Organizując te akcje. Wszędzie możemy się rozłożyć. Jest to fotele zabieramy ze sobą, cały sprzęt zabieramy ze sobą. Gdyby nie te wyjazdy krwi, po prostu by nie było. Jeżeli na przykład mamy większą pulę krwi, wiadomo, że ona i tak idzie. Każda ilość jest spożytkowana. Krew jest ważna do 42 dni. To skarbnica zabawy i wiedzy na kółkach. Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku i do Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci w Ciechocinku przyjechały bajkowozy, czyli mobilne szpitalne biblioteki. To podarunek od Fundacji Serdecznik z Poznania, która przekazała już polskim szpitalom łącznie 60 bajkowozów. Tutaj podróż można sobie wyczytać, bo na wycieczkę pełną liter i zabawy dzieci może zabrać bajkowóz. Biblioteka na kółkach, wypełniona po sam sufit książkami, przyjechała do Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci w Ciechocinku i już wywołała pierwsze emocje. Jeśli są jakieś lektury, to ja chętnie. Ja bym chciał czytać książki te takie z czarnymi obrazkami, które opowiadają o kolorowych rzeczach, a tak naprawdę nie są, są czarne. Wbrew pozorom to jak najbardziej możliwe marzenie do spełnienia, bo właśnie takie książki w bajkowozie można znaleźć. Mobilna biblioteka jest wypełniona także szufladami i skrytkami z niespodziankami. Interaktywna zabawa ma zachęcić dzieci do ciągłego rozwoju. Mają przyciągnąć tych młodych czytelników, pacjentów, najpierw do samego bajkowozu, potem jakby przekierować tę uwagę na książki i wciągnąć je w te treści książkowe i dzięki temu rozwijać to czytelnictwo wśród dzieci. Dar pełen uśmiechu przygotowała Fundacja Serdecznik z Poznania dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To starannie dobrany zbiór powieści i bajek, które będą służyć do zabawy i nauki. W szpitalu dzieci muszą godzić leczenie z ciągłą edukacją, a bajkowóz może dojechać do wszystkich oddziałów. W Ciechocinku z tego daru korzystać będą dzieci z całej Polski, więc jest to dla nas taki prezent, który pozwoli dzieciom podarować kolejny uśmiech. Kolejną radość. Bajkowóz w szpitalu zaparkuje już na stałe. Dla dzieci już teraz jest bardzo ważny. Takim jakby magicznym miejscem z książkami. Inny bajkowóz w poniedziałek przyjechał także do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Łącznie w całej Polsce jest ich już 60. Ciechocinek, Wiktor Sumliński. Teraz sport i bardzo dobra informacja z Tajpej. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Najważniejszym wydarzeniem sportowym dnia jest zdobycie przez naszą żeńską sztafetę złotego medalu na letniej uniwersjadzie w Tajpej. Przed dwoma tygodniami sztafeta w składzie Małgorzata Hołub, Iga Baumgart, Aleksandra Gaborska i Justyna Święty zdobyła w Londynie brązowy medal Mistrzostw Świata. W Tajpej w finale za Gaborską pobiegła Wyciszkiewicz. Polki były faworytkami w tej konkurencji i nie zawiodły. Biegnąca na pierwszej zmianie Hołub wypracowała kilkunastometrową przewagę nad rywalką. Iga Baumgart, zawodniczka UKW Bydgoszcz i BKS-u Bydgoszcz, jeszcze ją powiększyła. Przez znaczną część dystansu uśmiechała się i zupełnie na luzie przekazała pałeczkę Patrycji Wyciszkiewicz. Ta również z każdą sekundą oddalała się jeszcze bardziej, a ostatnia w sztafecie Justyna Święty dokończyła dzieła. Właśnie Justyna Święty podsumowała bieg złotej sztafety. Podsłuchajmy. Miałyśmy z dziewczynami bardzo dobry sezon, dlatego nie ukrywałyśmy, że przyjechałyśmy tutaj znowu powalczyć o złoty medal. Udało nam się to i walczyłyśmy tak naprawdę ze swoimi słabościami. Próbowałyśmy zawalczyć o jak najlepszy rezultat. W tym sezonie miałam zloty i upadki, jednak ten medal zarówno jak i w Londynie i tutaj już rekompensuje te dwa ciężkie miesiące. Także generalnie podsumowując, ten sezon jest dla mnie bardzo udany. Wcześniej także sztafeta 4x100 metrów wywalczyła medal. Nasze panie przybiegły na metę co prawda trzecie, ale po dyskwalifikacji ekipy z Kazachstanu to Polki otrzymały srebrne medale. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Za oknami dzisiaj słońce na przemian z chmurami. Jakie wieści na jutro? To pytanie do Magdy Żakowskiej. Dzień dobry, Magda.
Witam serdecznie. Chociaż na niebie w wielu miejscach zalegają chmury, to jutro poprawa warunków, więcej słońca i będzie też nieco cieplej niż dziś. Ta kapryśna pogoda i fronty przechodzące w miniony weekend nad krajem nie zepsuły krajowych dni działkowca. W tym roku w Bytomiu spotkała się także liczna grupa działkowców z regionu. Otóż działki, ogrody działkowe mają w naszym kraju długą 120-letnią tradycję. Oto krótka fotorelacja z uroczystości. Jak widać, była ona bardzo barwna. Także jutro pogoda sprzyjać będzie wypoczynkowi na działce. Nie zabraknie słońca i będzie przyjemnie ciepło. Rzakowska, dziękujemy bardzo za dobre informacje. A na koniec propozycje dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w zawodzie reportera. TVP3 Bydgoszcz poszukuje kandydatów na współpracowników programu zbliżenia w Bydgoszczy i w Toruniu. Jeden rocznik, 75. Zaangażowanie, kreatywność, dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu. Takimi cechami musi wykazywać się osoba, która chciałaby zostać reporterem TVP3 Bydgoszcz. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego lub statusu studenta. Niezbędna jest oczywiście umiejętność poprawnego pisania tekstów dziennikarskich. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o nadsyłanie aplikacji pod adres praca.bydgoszcz@tvp.pl do 15 września w tytule wpisując Bydgoszcz lub Toruń. Zapraszamy, a na koniec przypomnę tematy dnia. O szkodach po nawałnicy dyskutowano na sesji sejmiku. To jest ogrom i bezmiar strat. Radnych podzieliło stanowisko dotyczące apelu do rządu. Mamy jeden akapit chwalący zarząd województwa i potem są dwa akapity, które krytykują działanie rządu. Ja tam nie dostrzegam absolutnie jątrzących niepotrzebnie elementów. Szkolne autobusy pod kontrolą. Autobus jest sprawny, możemy bezpiecznie wozić dzieciaki do szkoły. Inspektorzy sprawdzają stan techniczny pojazdów. Tych pojazdów z usterkami jest znacznie mniej. Krew na wagę życia. Jeżeli można pomóc komuś, mnie to nic nie kosztuje. Strażnicy miejscy zachęcali do oddawania cennego płynu. Przeszło 10 litrów jest takiej akcji jednorazowej. Kolejne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Już teraz Państwa zapraszam. Do zobaczenia.